Danuta Wałęsa, pani Danuto, dzień dobry we Wrocławiu. Mam takie pytanie, pewnie na ile czas pozwala, lubi pani przyjeżdżać do Wrocławia? Dzień dobry, witam serdecznie. Jestem po raz drugi, w zeszłym roku w lutym byłam we Wrocławiu i teraz przyjechałam następnie. Czy lubię? No pięknie miasto, troszeczkę takie właśnie w stylu trochę Gdańska też. Ładne ulice, wspaniali ludzie, także mam nadzieję, że za rok znowu przyjedę. A takie pierwsze skojarzenie z Wrocławiem to właśnie to podobieństwo do Gdańska? Myślę, że tak, że pierwsze tak jest. Stare mury, właśnie. Też Gdańsk podobnie był zrujnowany jak po wojnie, jak i Wrocław. Dużo wspólnego mają te dwa miasta. Przechodząc z Wrocławia do pani książki, dlaczego pani się zdecydowała napisać książkę? Może nie tyle napisać, ile opowiedzieć książkę, która została spisana? Tak. To znaczy, pomysł rodził się przez kilka lat i nawet namawiały mi pewne osoby, które mnie znały, wiedząc, jakie mam przeżycia i jakie miałam życie, żeby napisać, i tak pomalutku w takim wolnym tempie doszłam do wniosku, czy dojrzałam może do tego momentu, że zgodziłam się na opowiedzenie. Książka była spisywana przez 2 lata, także było spisane bardzo dużo materiału, połowa z tego została wybrana, najlepsze kąski i została książka złożona. Były takie momenty w czasie spisywania, opowiadania książki, może jednak tego nie upubliczniać, może jednak to zachować dla siebie? Nie miałam takich momentów. Były to momenty, podczas których wzruszałam się, przypominając sobie pewne rzeczy, ale nigdy nie miałam, jak już zaczęłam, jakiejś wątpliwości, że może nie. W tej książce nic nie ma takiego, żeby komuś coś ujmowało albo żeby w jakiś sposób kogoś poniżało. Marzenia i tajemnice Danuty Wałęsy, co dla pani w tej książce jest najistotniejsze, najważniejsze? No, znaczy cała książka jest dla mnie istotna. Nie mogę powiedzieć, że jakiś fragment jest to, bo to jest jakby moje życie spisane w tej książce. Także dla mnie to każdy moment jest bardzo ważny. Taka najpiękniejsza chwila? No, znaczy ja te pierwsze moje lata małżeństwa, które byliśmy tylko z dziećmi i ja z mężem, były to takie prawdziwe rodzinne lata, a później to już weszła polityka do mojego życia, także ja nie miałam męża, a dzieci nie miały ojca. No właśnie, ta polityka, o której pani sama mówi w książce, ta cholerna polityka, pozwolę sobie zacytować, to jakie jest pani podejście do polityki? To znaczy, ja nie lubię polityki i nie lubię na ten temat rozmawiać, ale niestety miałam tego świadomość i może nawet odpowiedzialność, że jak się coś rozpoczęło, jak mąż mój zaangażował się w politykę, że ja jakby moim obowiązkiem było zająć się rodziną, a mąż zajął się polityką. Pomimo, że jej nie lubiłam, ale jednak uczestniczyłam w niej cały czas. Także jakby tego nie żałuję absolutnie, żeby no, ktoś nie myślał, że ja w jakiś sposób się żalę, albo po prostu tak było i tak zostało opisane. Szczerze, bo ja jestem szczera, autentyczna i tak idealistycznie, ja nawet nie do niektórych rzeczy podchodzę i może troszeczkę ktoś dopatrzy się jakiegoś takiego żalu czy jakiegoś buntu, ale to normalnie, życie na tym polega. W taki sposób musimy rozmawiać. Tak sobie myślę, że tak zwyczajnie, będąc żoną Lecha Wałęsy, trudno uciec od polityki. To znaczy, ja od niej nie uciekałam, ale nie chciałam w niej uczestniczyć, choć z obowiązku uczestniczyłam, bo na przykład w stanie wojennym odwiedzałam męża w internowaniu, później odbierałam Nagrodę Nobla, czy wspierałam męża w różnych sytuacjach, ale uważam, że jak jest małżeństwo, to tak należy postępować. Trudno jest żyć tak naprawdę w cieniu legendy. Ale ja nigdy nie żyłam w cieniu. Mąż jako mężczyzna, jako kobieta. On wykonywał takie obowiązki, ja nie czułam się nigdy w cieniu. Ja nie rozumiem, skąd dziennikarze wysnują takie jakby podejrzenie, czy nie wiem, sami wystawiają jakąś cenzurę, że ja nigdy nie byłam w cieniu, ja nie czułam się w cieniu. Uważałam, że mój obowiązek jest taki, a męża taki. Absolutnie. Do kogo tak naprawdę pani kieruje swoją książkę? To znaczy, jest prawdą, że ja w ogóle nie planowałam, do kogo kierować. Po prostu spisałam, bo już jak zaczęłam opowiadać, czułam taką potrzebę, żeby już jak zaczęłam, żeby to opisać, czyli opowiedzieć, a pan Piotr spisał. Ale widzę, że ta książka została odebrana w taki sposób pouczający, historyczny, romantyczny, dramatyczny. W tej książce jest wiele tematów i ja podzieliłam jakby na pewne etapy moje życie.
I uważam, że większość ludzi powinna w taki sposób dojrzewać w swoim życiu, że bo na przykład jak jest niemowlę, to zaczyna się śmiać, siadać, i później gaworzyć. Tak samo i dorosły człowiek powinien uczyć się życia tak, jak pozwala mu na to sytuacja. A taka pierwsza reakcja męża, gdy się dowiedział, że pani zamierza napisać książkę? To znaczy ja nie postawiłam męża przed faktem dokonanym, że ja to spisuję. Ja zapytałam się moich dzieci, mojego męża, bo tak należy w małżeństwie postępować, że nie podejmujemy sami decyzji, tylko radzimy się. I dzieci mnie wspierały i mąż też powiedział, że rzeczywiście spisz. Książka ukazała się w księgarniach, to z jakim przyjęciem się pani spotkała? Ja spotkałam się wspaniałym przyjęciem, byłam zaskoczona odbiorem, że tak odniosła taki sukces, że takie było jakby zapotrzebowanie na takiego typu jakby przeżycia. I panie się utożsamiały ze mną, czy z dzieciństwa, czy z młodzieńczych lat, czy już później z dorosłych w małżeństwach. To koniec publikacji, czy będą kolejne książki? Zastanowimy się. Życie przyniesie swoje. Ale coś się kroi w głowie? Jakiś pomysł na kolejną część? Zobaczymy. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie. Wszystkiego dobrego. Dziękujemy bardzo. Dziękuję.